Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzaki. Oto nadchodzi odcinek, który planowałem nagrać od jakiegoś czasu, choć planowałem nagrać go za jakiś czas, za jakiś dłuższy czas, może w zasadzie nie wiem na jak bardzo dłuższy. W każdym razie zastanawiałem się nad tym, rzecz w tym, że orkowy wóz do mnie napisał i zapytał, czy planuję nagrać jakiś poradnik do Warcrafta 3 dla takich totalnie początkujących osób. No ja stwierdziłem, że w zasadzie tak, w takim wypadku nagram go w tym tygodniu albo na samym początku następnego tygodnia. No i oto jest poradnik dla bardzo początkujących w Warcrafcie 3. Żeby zbędnie nie przedłużać, przechodzimy od razu do rzeczy. Warcraft 3, znany także jak Warcraft 3 Reforged, aczkolwiek no my tu oglądamy grafikę standardową Warcraftową, żeby was nie mylić nową grafiką, która jest chyba mniej popularna. Coś takiego będziecie raczej widzieli na filmach na YouTubie, w jakichś poradnikach i tak dalej, więc ja postanowiłem też na tej grafice zrobić poradnik. Dobra, do rzeczy. Warcraft 3 to klasyczny do bólu RTS. A to oznacza, że mamy tu wszystkie elementy takie, jakie znajdują się właśnie w klasycznych RTS-ach, czyli tak, rekrutujemy jednostki, tak jakby robotników, cywilne jednostki, jak i wojskowe, budujemy budynki, rozwijamy technologię, no i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o klasyczne elementy RTS-a w Warcrafcie 3. Są też elementy nieklasyczne, które w większości RTS-ów współczesnych nie występują, ale o tym, to chodzi tu przede wszystkim o bohaterów i wszystkie mechaniki związane właśnie z ich jakby obsługą. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Najpierw przyjrzymy się sytuacji tej związanej z tymi klasycznymi elementami. Zaczynamy grę, czyli mamy jakiś główny budynek. W zależności od tego, jaką frakcją gramy, taki budynek będziemy mieli. Więc w przypadku orków jest to wielka sala, Great Hall chyba się to po angielsku po prostu nazywa. No i mamy właśnie główny budynek oraz 5 robotników. I to też właśnie w zależności od frakcji. Tutaj mamy orkowych, czyli mamy 5 peonów. I właśnie z tym zaczynamy każdą rozgrywkę multiplayer. Do tego mamy 500 złota i 150 drewna. To są podstawowe surowce, które występują w grze. Złoto zbieramy z takich właśnie kopalni złota. Zawsze mamy obok naszej bazy jedną kopalnię złota. Inne kopalnie złota są rozlokowane w różnych miejscach oczywiście na mapie, no a drewno to jest las, który rośnie jakby wszędzie wokół nas. Tak sobie zarymuję. Do tego mamy teoretycznie tutaj trzeci surowiec. Jest to żywność. Żywność to jest po prostu ilość populacji. Każda jednostka, którą produkujemy, kosztuje ileś tam żywności. Na przykład mamy tutaj peona, który kosztuje 1 żywności. Jak klikniemy sobie produkcję peona, to automatycznie z 5 wskoczyła nam żywność na 6. Czyli jak tylko jednostka zaczyna się produkować, ta ilość żywności się zwiększa. Mamy tu oczywiście jakąś wartość łamaną przez jakąś wartość, no i to oczywiście oznacza, że mamy jakby jakąś, ta po prawej stronie wartość to jest wartość maksymalna, czyli jeżeli zakolejkuje więcej, to się nic nie stanie, bo tylko ten, który się produkuje, zużywa tak jakby żywność i oczywiście jak się wyprodukuje, to ta żywność jest nadal jakby zużyta i będziemy mieli nadal 6, jak się wyprodukuje, czyli jeżeli zrobimy 11 peonów, że będziemy mieli właśnie 11 peonów, to wtedy mamy supply block i nic więcej produkować nie możemy dalej. To jest klasyczna mechanika we wszystkich RTS-ach występuje i żeby oczywiście jakby to zmienić, no to musimy budować budynki, które zwiększają nam supply'a. No i tu mamy stricte, każda frakcja ma jakieś stricte własne budynki do zwiększania supply'a. W przypadku orków są to legowiska, w przypadku ludzi są to farmy, w przypadku elfów są to księżycowe studnie, a w przypadku nieumarłych są to zikuraty. Niektóre budynki właśnie te zwiększające supply'a spełniają także jakieś inne jakby zadania. Aczkolwiek, no to są zadania stosunkowo jakby, że tak powiem, no nie są to, znaczy są istotne, ale jakby nie są pierwszoplanowe. Głównie tutaj chodzi oczywiście o supply'a, czyli orcze legowiska, one mogą, jakby można wejść tymi peonami do orczego legowiska i te legowiska wtedy strzelają, zikuraty podobnie ulepszone strzelają, studnie księżycowe leczą, farmy nie robią w zasadzie nic. No, mogą skautować oczywiście, jeżeli je postawimy gdzieś w jakimś sensowniejszym miejscu na mapie. Więc tak wygląda sytuacja. Zaczynamy w ten sposób, omówiłem surowce, więc tak. Mamy 5 peonów, peoni służą do zbierania surowców, jak wspomniałem, oraz do budowania. Peoni, w sensie robotnicy, ja tu będę mówił roboczo peoni, ale generalnie chodzi o wszelkiego rodzaju robotników, przy innych frakcjach będzie inaczej. Tak,
Właśnie, jeżeli chodzi o zbieranie złota, to maksymalna ilość jakby peon, znaczy robotników, którzy są w stanie zbierać złoto, to 5. Znaczy, w sensie można ich dać więcej, ale wtedy jest to dużo mniej wydajne ze względu na fakt, że jeden zawsze stoi przed kopalnią i nic tak jakby nie robi. Tutaj jeżeli jest 5, to jest jakby taka najwydajniejsza ilość i nigdy, przenigdy nie daje się więcej robotników na złoto. W przypadku drewna jest to absolutnie dowolne, możemy dać i 50 na drewno, nie robi się oczywiście czegoś takiego, maksymalna ilość mniej więcej robotników to jest 8, 10, no czasami 12, no to w zależności od tego, jaki tam jest build order. Ale istotne jest to przede wszystkim z kopalnią złota, że tam więcej niż 5 do tej kopalni nie wciskamy. Nie, jest chyba coś takiego, że da się tu włączyć albo jakieś mody do zainstalowania, żeby pokazywało nam liczbę, ilu jest robotników konkretnie w kopalni złota, bo to momentami jest trudne do oszacowania. Ja nie używam tego moda, bo ja jestem już jakby przyzwyczajony. Ja generalnie stosuję taką metodę, że po prostu jak mi zbierają sobie właśnie chłopaki złoto, to zazwyczaj zaznaczam wszystkich i widzę, że jest 4, bo jeden zazwyczaj siedzi w kopalni. I jeżeli widzę właśnie, że poza tymi 4 jest jeszcze jakiś jeden niezaznaczony, to że mam wtedy 5 robotników na złocie. I to jest, wiecie, bardzo szybko. Zaznaczacie, jest 4, o, jest 5, no i wiecie, ilu ich dokładnie jest. Ludzie, którzy są jeszcze bardziej doświadczeni i są w stanie to na oko stwierdzić. No ale generalnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o zbieranie surowców. I to jest w zasadzie cała filozofia, jeżeli chodzi właśnie o zbieranie surowców. Jest jeszcze jeden drobny, że tak powiem, haczyk. Chodzi tu mianowicie o zbieranie drewna. Istnieje w sklepie, bo są budynki na mapie, do których także przejdziemy. Istnieje w sklepie goblińskim gobliński wyrwi drzew i to jest jednostka, która bardzo szybko i bardzo wydajnie zbiera drewno. Okej, dobra, zapomniałem, że ja tutaj mam losowego bota, więc on mnie teraz naklepie. Zaraz spotkamy się ponownie i będziemy kontynuowali ten poradnik. Dobra, to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o zbieranie surowców, jeżeli chodzi o właśnie takie totalne podstawy związane z zbieraniem surowców. Druga sprawa, do czego służą właśnie nasi robotnicy, to oczywiście budowanie. Tutaj mamy, w tym miejscu mamy zazwyczaj jakby ikonkę do budowania. To się może zmieniać w zależności od tego, jaki macie setting, z tego co mi się wydaje, ale generalnie no bazowo tak to wygląda. Ikonka do budowania jest łatwa do znalezienia, więc nie wiem, po co ja się produkuję. Generalnie mamy 10 budynków w każdej frakcji, wydaje mi się. Mogę się mylić, może gdzieś jakaś frakcja ma jakiś budynek więcej, mniej, ale myślę, że jest to bardzo mało prawdopodobne. I tak, przejdziemy po kolei przez wszystkie budynki. Pierwszy to jest wielka sala, czyli oczywiście nasz główny budynek, nasz ratusz, bo to u ludzi będzie ratusz. I generalnie jego budujemy drugi taki budynek przy po prostu drugiej kopalni złota. I to jest jakby podstawowa sprawa, i tutaj nie ma wielkiej filozofii. Ten budynek potrzebny jest do ulepszania naszych technologii, w sensie tierów, bo tutaj też są tiery jakby właśnie jakby poziomy rozwoju dla całej frakcji. No i przede wszystkim do rekrutowania jednostek. Cała reszta jest absolutnie jakby nieistotna. Znaczy w sensie są jeszcze jakieś inne funkcje tych budynków, ale no okej, niektóre w przypadku niektórych frakcji innych mogą być istotniejsze niż w przypadku na przykład orków, bo u ludzi mamy na przykład milicję, którą możemy wzywać właśnie stąd, więc no tak, to jest istotniejsze, ale tak czy siak budujemy ten budynek po prostu przy drugim złocie i tyle. Dalej mamy koszary, to jest podstawowy budynek, który pozwala rekrutować podstawowe jednostki militarne i to w każdej frakcji będziecie mieli w zasadzie taki sam rozstaw budynków. Te budynki będą inne, ale generalnie będą spełniały tą samą funkcję, więc koszary służą, postawimy tu jedne koszary, w zasadzie już wyślemy peonów do roboty i zrobimy kilku, żebyśmy mieli surowce. Także tak, koszary to jest budynek do podstawowych jednostek. Tu są podstawowe jednostki do walki w zwarciu i dystansowe i bardzo często jest tu podstawowa artyleria, ale na kolejnym tierze. Bo tak, ale w zasadzie do jednostek przejdziemy sobie za chwilę, na razie przyjrzyjmy się budynkom. Dalej mamy w tym wypadku tartak wojenny w tym momencie. Kiedyś to się nazywało wojenny młyn i to jest generalnie po prostu tartak, czyli taki magazyn służący jakby do zbierania drewna, bo widzicie, jeżeli damy peonów do drewna, to oni zbierają tutaj drewno i oni lecą z powrotem do wielkiej sali, żeby to drewno odnieść. Jeżeli postawilibyśmy tutaj wojenny młyn, to oni po prostu zbieraliby to drewno do wojennego młyna. W przypadku ludzi jest to po prostu tartak, w przypadku elfów nie ma takiego budynku w zasadzie. Tak, tam jest troszeczkę inna sytuacja. Z drewnem w przypadku
w przypadku tych nieumarłych do cmentarza góle bodajże zbierają? A patrzcie, nawet nie wiem. No ale właśnie, no, w przypadku innych frakcji wygląda to troszeczkę inaczej. Dobra, no w każdym razie dalej mamy wieżę strażniczą. No i to też jest w przypadku orków taka sytuacja. W przypadku ludzi mamy wieżę, która nie robi nic i którą możemy ulepszać w różne. Ta wieża strażnicza orkowa od razu bije. W przypadku nieumarłych też mamy inną sytuację, bo tam zikuraty się ulepszają. No ale w każdym razie każda frakcja ma jakąś wieżę obronną. I ta obrona statyczna generalnie w Warcraftie 3 jest naprawdę mocna, więc używa jej się dosyć często. Dalej mamy legowisko, czyli no budynek, jak wspomniałem, podstawowy budynek do supplya. Zrobimy sobie jeden taki budynek i zobaczymy, no właśnie, jak to wygląda mniej więcej. Dalej mamy ołtarz burz. To jest budynek absolutnie najważniejszy wszędzie, w ogóle w każdej frakcji. On występuje, znaczy on się nie nazywa ołtarz burz w każdej frakcji, po prostu ołtarz. To jest budynek, który pozwala nam przyzywać bohaterów i do tego także sobie za chwilę przejdziemy. W zasadzie postawimy go troszeczkę w innym miejscu, żeby tu było przejście jakieś większe nawet, chociaż tutaj mamy, ale mniejsza o to. Do przyzywania bohaterów, o bohaterach sobie za chwilę powiemy, bo to jest absolutnie kluczowa jakby mechanika w Warcraftie 3, więc no ołtarz to jest pierwszy budynek, jaki w ogóle stawiamy w ogóle czymkolwiek, kiedykolwiek nie grając, chyba że macie challenge, gracie bez bohatera, co jest chyba bez sensu, nie wiem czy się da naprawdę coś takiego zrobić, wydaje mi się, że nie za bardzo. Także tak, ołtarz jest kluczowy. No i to są budynki, które są generalnie odblokowane. W sensie wieża w tym wypadku nie jest odblokowana, ale w przypadku na przykład nieumarłych zikurat możemy chyba ulepszyć już bez żadnych tam dodatkowych technologii. Więc to w zależności od frakcji trochę się różni, jeżeli chodzi o te odblokowane budynki, ale zawsze odblokowanymi budynkami będą w zasadzie, chociaż nie, no, w przypadku elfów też to troszkę inaczej wygląda. No ale tak, kilka podstawowych budynków jest po prostu odblokowanych. W zależności od frakcji to się jakby różni, ale no tak, kilka jest zawsze odblokowanych. Do tego są budynki, które są generalnie zablokowane, które po prostu na wyższych tierach, jeżeli ulepszymy sobie nasz główny budynek, bo tak się właśnie robi jakby tiery, na wyższych tierach te budynki się odblokowują. W przypadku orków mamy to dom duchów oraz mamy bestiarnię. Bestiarnia, czy w sensie w zasadzie w każdej frakcji są odpowiedniki tych budynków i jeden dom duchów to jest odpowiednik jednostek po prostu magicznych, które czarują. I te takie budynki są i w przypadku nieumarłych, i w przypadku elfów, i w przypadku ludzi także ten budynek do jednostek magicznych. Do tego bestiarnia. Bestiarnia to jest budynek do takich jednostek militarnych, trochę bardziej wyspecjalizowanych i jednostek latających. No i w przypadku każdej innej frakcji też jest taki budynek, który jest do jednostek bardziej wyspecjalizowanych czy do jednostek latających, ale to też może się troszeczkę różnić, bo na przykład w przypadku elfów mamy w trzecim zablokowanym budynku jednostki latające, bo jest też trzeci zablokowany budynek, ale on bardzo często, znaczy tak, widzę, że teraz, kiedyś było tak, że totem taurenów w przypadku orków można było budować tylko na trzecim poziomie, na trzecim tierze jakby frakcyjnym, a tutaj już widzę, że jesteśmy w stanie go zbudować na poziomie drugim. W zasadzie klikniemy sobie, bo już mamy surowców dostatecznie dużo. I tak to się dzieje. Jeżeli klikniemy ulepszenie jakby tier kolejny w naszym głównym budynku, no to tutaj nic innego już w tym budynku robić nie możemy. I tutaj jest, widzicie, timer włączony, że ten budynek się po prostu ulepsza. Możemy to anulować, możemy to odpalić jeszcze raz bezproblemowo. No rzeczywiście, oczywiście jak anulujemy, no to wtedy zaczyna się cały proces od początku. Także tak, jest kilka budynków, które są po prostu na wyższym tierze. No i po to się robi właśnie tier, żeby mieć dostęp do bardziej wyspecjalizowanych jednostek. Bo nie mówię, że lepszych, bo powiedzmy, no, tu w głównym naszym budynku mamy też całkiem sensowne jednostki. W głównych jakby koszarach też mamy nieraz sensowne jednostki, którymi można grać praktycznie do końca, ale no wiadomo, no, wyspecjalizowane jednostki dają po prostu jakieś dodatkowe rzeczy. Bo to nie jest tak, że powiedzmy mamy, i to też jest istotne, że dobra, to w sumie o tym powiemy sobie osobno w przypadku jednostek. Do tego mamy ostatni budynek, który też jest w każdej frakcji, jest to po prostu sklepik. Widzę, że to się nazywa tutaj Emporium Voodoo w tym momencie. To się Emporium kiedyś chyba nie nazywało, ale teraz się nazywa. To jest po prostu sklepik, który pozwala nam kupować itemy. I to też wiąże się bardzo mocno z ołtarzem burz, no bo itemy mogą przenosić tylko i wyłącznie bohaterowie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zbieranie surowców i budowanie, czyli podstawowe funkcje, jakie spełniają robotnicy, czyli jednostki, z którymi zaczynamy grę. Więc możemy chyba przejść do kwestii mniej, chociaż nie. Teraz przejdziemy sobie do kwestii jednostek, bo to też jest dosyć istotna sprawa, ale tak dosyć na szybko spróbuję to po prostu przelecieć. Kiedy zaczynamy grę w Warcrafta 3 i zbudujemy nasze pierwsze koszary, czyli pierwszy budynek stricte do jednostek militarnych, wówczas
Wówczas, zrzucił mi na pasek, bo skrótu klawiszowego użyłem. Wówczas mamy dostęp zazwyczaj tylko i wyłącznie do jednej jednostki. W przypadku orków jest to siepacz, w przypadku ludzi jest to piechur, w przypadku nieumarłych jest to ghoul, a w przypadku elfów jest to łuczniczka. Żeby mieć dostęp do drugiej jednostki, zazwyczaj trzeba postawić jakiś budynek na tierze pierwszym. Zazwyczaj jest to tartak, wojenny młyn, jak w tym wypadku tutaj stawiam wojenny młyn, żeby nam się odblokował troll łowca głów. Zrobił nam się kolejny tier. Ale tutaj, ulepszenia też się, to za chwilę do ulepszeń przejdziemy. Także tak, żeby zrobić drugą jednostkę, po prostu, żeby móc robić drugą jednostkę, która spełnia troszeczkę inne funkcje niż ta pierwsza, wówczas potrzebujemy jakiegoś dodatkowego budynku na tierze pierwszym. Tu jest wojenny młyn. Żeby robić jednostkę trzecią, opcjonalnie inne budynki do jednostek militarnych, potrzebujemy wtedy tieru drugiego w naszym po prostu głównym budynku. Jest jakby tier pierwszy, drugi i trzeci. Nic więcej tutaj nie ma. Na tierze trzecim odblokowują się najbardziej wyspecjalizowane jednostki i tak dalej, i tak dalej. O czym jeszcze nie wspomniałem. Wojenny młyn służy do zbierania drewna. Odblokowuje nam drugą jednostkę z kolei i w tym wypadku także trzecią, ze względu na fakt, że już mamy tier drugi na głównym budynku. Żeby w przypadku orków, żeby zrobić burzyciel, potrzebujemy i wojenny młyn, i mieć ulepszony wielki hal w warownie, czyli na drugi tier musimy wbić i wtedy nam się burzyciel odblokowuje. W wojennym młynie poza tym są także ulepszenia w każdej frakcji z tego właśnie budynku, z tego takiego quasi tartaku robi się ulepszenia, no i w tym wypadku są to ulepszenia do jednostek i do budynków i to jest bardzo fajne w moim zdaniem w Warcraftie 3, że to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ulepszenia. Mamy jeden budynek do ulepszeń i ulepszenia w zasadzie, może nie tyle, może przesadziłem troszeczkę, bo w każdym budynku naszym militarnym możemy robić ulepszenia stricte do jednostek, które właśnie wychodzą z tego budynku konkretnie militarnego. Czyli tutaj i ulepszenia te właśnie, jakby podstawowe ulepszenia w wojennym młynie mamy na samym początku. Te pierwsze możemy zrobić na samym początku, ale ulepszenia w naszych budynkach jakby do dedykowanych do jednostek, w koszarach domu duchów, bestiarni i tak dalej. W zasadzie zrobimy sobie już totem taurenów, bo on też nam się przyda. To te ulepszenia dopiero się robią, można je robić z kolejnym poziomem technologii. To są zazwyczaj jakieś ulepszenia, wiecie. Tutaj mamy na przykład opracowanie brutalnej siły, która zwiększa punkty życia przede wszystkim na siepaczach. I to są, wiecie, jeżeli macie tu siepacza i ulepszenia pod nim, to są ulepszenia tylko i wyłącznie do siepacza. Jeżeli macie trolla i macie ulepszenia pod nim, to są ulepszenia tylko i wyłącznie do trolla, a w wojennym młynie to są ulepszenia do wszystkich jednostek. Czyli na przykład mamy broń do walki wręcz, wszystkie jednostki do walki wręcz będą miały bonusy po zrobieniu tego ulepszenia. Mamy stalowe pancerze, wszystkie jednostki w ogóle będą miały ulepszenia do stalowych pancerzy. Po prostu do pancerzy. Także tak, w domu duchów mamy to samo. Mamy szamana i mamy znachora, no i tutaj pod nimi mamy też ulepszenia, które możemy robić. W bestiarni dokładnie ta sama sytuacja. Mamy jeźdźca wiatru, mamy bestię kodo i jeźdźca nietoperza i też pod nimi te ulepszenia są stricte do nich jakby skierowane. Znaczy w przypadku bestiarni jest jeszcze inna sytuacja, bo tutaj mamy cztery jednostki. Jeżeli mamy cztery jednostki w jakimś budynku, no to tutaj mamy taki drobny jakby trik, bo mamy punkt zborny, ikonkę do określenia punktu zbornego i ona jest po prostu pod tą czwartą jednostką, więc to ulepszenie jakby do czwartej jednostki jest wtedy tutaj. No, ale to wiecie, to musicie sobie po prostu zapoznać się z tym wszystkim i tyle. I to później robicie totalnie na czuja. W totemie taurenów jest tak samo. Mamy pasterza duchów, no i ulepszenie do pasterza duchów. Mamy taurena, który jest najlepszą jednostką, znaczy w sensie najlepszą. Zaraz do tego przejdziemy, ale jakby najbardziej technologicznie zaawansowaną jednostką. I tu też są ulepszenia właśnie do niego. Postawię wam jeszcze parę wieżyczek, żebyście widzieli, jak to mniej więcej działa. W przypadku orków to też, jeżeli chodzi o budowę, w zasadzie olać to jest detal za duży. Dobra. Każda frakcja do tego ma jedną jednostkę, która jest dostępna tylko i wyłącznie na tierze trzecim, więc klikniemy sobie ten tier trzeci, żeby powoli już tą jednostkę robić. No i tak generalnie wygląda sytuacja z jednostkami. Rzecz bardzo istotna to, że jeżeli mamy koszary, czyli budynek na pierwszym tierze i mamy dom duchów, czyli budynek na drugim tierze, to wcale nie oznacza, że jeżeli będziemy produkowali jednostki z drugiego tieru, to że one są mocniejsze od jednostek z pierwszego tieru. Tutaj chodzi nie tyle o to, która jednostka jest silniejsza, tylko jaką funkcję spełnia. Szaman i znachor to jednostki do bicia się do walki, to nie są najmocniejsze jednostki właśnie do bicia się i do walki, ale te jednostki mają zaklęcia, które buffują nasze jednostki, dzięki czemu te nasze jednostki są skuteczniejsze, opcjonalnie zaklęcia, które szkodzą armii przeciwnika. I na tym to polega przede wszystkim, że te jednostki, że to nie jest takie proste, że po prostu jak macie tier 2, to już z koszarów w ogóle nic nie robicie, no bo macie już przecież lepsze budynki, więc po co wam w ogóle koszary. Postawię jeszcze parę legowisk, bo mamy supply block, więc żeby to zażegnać, no to postawimy jeszcze
parę legowisk. Także tak to wygląda. Nie jest wcale tak, że tier nie oznacza po prostu lepsze jednostki. One po prostu spełniają inne funkcje. Mamy na przykład szamana. No i patrzcie, zobaczmy sobie pojedynek między siepaczem a szamanem. Odpalimy. No i widzicie wyraźnie, kto ten pojedynek bezpośredni wygrywa. Rzecz w tym, że szaman ma 3 zaklęcia. Każda generalnie jednostka magiczna ma 3 zaklęcia. Problem polega na tym, że na początku odblokowane jest tylko jedno i te ulepszenia właśnie, które mamy w budynku do jednostek magicznych, służą właśnie do odblokowywania tych kolejnych zaklęć i w zasadzie chyba tylko do tego, nie? Nie, zwiększa także liczbę punktów zdrowia i regeneracji many. Aha, i odblokowuje kolejne zaklęcie. Ale generalnie przede wszystkim służy to do odblokowywania kolejnych zaklęć. Tak, no i w przypadku szamana mamy oczyszczenie, które jakby eteryczne jednostki zadaje obrażenie eterycznym jednostkom, unieruchamia jednostki i tak dalej, to wygląda to tak. Musicie to manualnie klikać i to jest właśnie mega fajne, że tutaj wszystkie te umiejętności musicie manualnie, znaczy nie wszystkie, są umiejętności pasywne, które uruchamiają się same. Na przykład tutaj żądza krwi na ostatnim poziomie to jest umiejętność niepasywna w zasadzie, ona jest auto uruchamialna w tym sensie. Są umiejętności, które możecie kliknąć prawym albo, w sensie one są domyślne auto uruchamialne i możecie tą auto uruchamialność wyłączyć prawym przyciskiem lub włączyć. Za chwilę zrobimy sobie te ulepszenia i zobaczycie. No, czyli tak to wygląda generalnie. Forteca nam się zrobiła, ale Tauren nadal... Okej, okay, dobra. Dobra, jednak jest. Okej, trzeba więcej złota. Zrobimy sobie też Taurena. I tak wygląda sytuacja generalnie, jeżeli chodzi o jednostki. W sensie, to jest bardziej skomplikowane. Ja wam podam taką uproszczoną wersję. Generalnie istnieje kilka rodzajów obrażeń, kilka rodzajów pancerza. I niektóre rodzaje obrażeń zadają większe obrażenia niektórym rodzajom pancerza. Niektóre rodzaje pancerza są skuteczniejsze na niektóre rodzaje obrażeń. Jest to dosyć tricky, jest to dosyć skomplikowane, ale generalnie, ja powiem szczerze, nawet nie wiem dokładnie, jakie są te klasy pancerza, bo to jest, w sensie to jest takie dosyć intuicyjne. Nie trzeba z nazwy wiedzieć, jaki rodzaj obrażeń zadaje, jakie obrażenia danemu pancerzowi. Po prostu wiecie, jaka jednostka kontruje daną jednostkę. Jeżeli macie spellcasterów, no to wiecie, że oni mają pancerz... czekajcie, czy tu jest napisane, jakie oni mają... Nieopancerzone, tak, czyli że oni nie mają w ogóle tak jakby pancerza. Po tej ikonce też to można wnioskować. Obrażenia mają z kolei magiczne. I tak, jeżeli oni nie mają w ogóle pancerza, to będą dodatkowe obrażenia dostawali od jednostek, które mają obrażenia przebijające, czyli przede wszystkim od jednostek dystansowych po prostu. Czyli nie interesuje was tak naprawdę, jaki to jest rodzaj obrażeń, tylko musicie wiedzieć, że okej, magiczne jednostki, no to kontrujemy to przede wszystkim jednostkami dystansowymi. Opcjonalnie w zasadzie jednostki, które biją w zwarciu i mają normalne obrażenia, też chyba zadają jakieś dodatkowe obrażenia jednostkom nieopancerzonym, z tego co mi się wydaje. Czyli, mówiąc krótko, jeżeli są spellcasterzy, to są jednostki bardzo słabo opancerzone. Jeżeli mamy Taurena albo Siepacza, no to są jednostki generalnie lepiej opancerzone, lepiej biją się w zwarciu. Jeżeli mamy jednostki dystansowe, to też są zazwyczaj jednostki mniej opancerzone, mają mniej HP, ale zadają albo większe obrażenia, albo po prostu biją na dystans. To jest stosunkowo proste, nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii generalnie. No jeżeli ktoś się chce bardziej wczytywać w te rodzaje pancerza, no to już jest bardziej zaawansowana jakby kwestia, więc no to nie na ten poradnik z całą pewnością. I to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o jednostki. Na koniec jakby taki istotna kwestia. Jeżeli robicie armię, nie robicie... W zasadzie dwie istotne kwestie. Pierwsza to właśnie nie walicie wszystkich jednostek jak leci. Robicie sobie stricte wybraną kompozycję armii. Zazwyczaj ta kompozycja armii składa się z bohatera z dwóch, trzech. Maksymalnie można mieć trzech, ale o tym za chwilę powiemy. O bohaterach. Robicie kompozycję armii właśnie z dwóch, trzech jednostek max, czyli na przykład zaczynacie z siepaczami, bo to jest pierwsza podstawowa jednostka, później dodajecie do tego powiedzmy łowców głów, nie rekrutujecie więcej siepaczy, bo się przerzucacie po prostu bardziej na łowców głów, no i robicie do tego powiedzmy szamanów, no i macie kompozycję armii łowcy głów i szamani, powiedzmy, nie? Później dodajecie na tierze trzecim jakichś taurenów, przerzucacie się bardziej na taurenów, to jest cały czas jakby mobilne. Trzeba jednak wiedzieć po prostu, jakie jednostki spełniają jakie zadania, czyli na przykład jeżeli mamy jeźdźca, no to generalnie musicie wiedzieć, i tutaj akurat istotny jest ten typ obrażeń, chociaż to w zasadzie nie trzeba znać typu, po prostu trzeba wiedzieć, że jeździec jest skuteczny przeciwko budynkom przede wszystkim, bo zadaje obrażenia oblężnicze, co może być dziwne, bo to jest po prostu gość na kurcze wilku, więc teoretycznie niby jednostka zwykła do bicia, ale on zadaje faktycznie te obrażenia oblężnicze, więc on do walki w zwarciu nie jest aż tak skuteczny, ale ma świetną umiejętność, czyli spętanie, która sprawia, że jesteśmy w stanie złapać jednostkę, też musimy to manualnie oczywiście wybrać, zaraz nam się zrobi to ulepszenie, więc wam pokażę, jak to działa, musimy to manualnie wybrać, można manualnie użyć tej umiejętności,
umiejętności. To jest świetna umiejętność przede wszystkim na fokusowanie bohaterów. Naprawdę, jeżeli chodzi o militarne elementy, Warcraft 3 jest mega oryginalny. Nie wiem, nie ma, naprawdę, albo jest mało takich po prostu RTS-ów, które są tak mega oryginalne i gdzie to tak wszystko ładnie, sprawnie działa. To spętanie jest mega ważne. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą robimy w przypadku orków na tierze 2. Czyli spętanie i jeźdźców, żeby można było łapać wrogich bohaterów, łapać wrogie jednostki, snajpić je i tak dalej, i tak dalej. Spętanie sprawia także, że kiedy spętamy, o widzicie, odblokowało nam się to, jeżeli spętamy jednostkę latającą, to ona wtedy spada na ziemię, tak jakby jesteśmy w stanie bić ją jednostkami, które nie są dystansowe, to jest też mega ważne. Tutaj tych mechanizmów jest bardzo, bardzo dużo, no i ja wszystkiego tutaj nie będę wam po prostu w stanie omówić, no ale po prostu zwracam uwagę na ten fakt, że coś takiego występuje, może z czasem zrobię bardziej zaawansowany poradnik i jakby przedstawię te wszystkie elementy bardziej jakby no, detalicznie. Druga sprawa, która jest bardzo ważna w przypadku armii, ale która tak naprawdę nie interesuje was na tym poziomie, na jakim wy gracie, zaczynając totalnie, to jest... Czyli upkeep albo koszta. Jakby, to jest mega oryginalna mechanika w Warcraftie i bardzo mi się ta mechanika podoba, bo jakby w każdym RTS-ie jest tak, że w zasadzie kto ma większą armię, ten wygrywa. Oczywiście czasami bardziej elitarne jednostki są mocniejsze i tak dalej, sobie dają radę z większym spamem, ale generalnie mechanika jest taka, że kto ma więcej, ten wygrywa. W przypadku Warcrafta 3 sytuacja wygląda inaczej właśnie ze względu na koszta. Jeżeli zrobimy określoną ilość jednostek, czyli zużyjemy określoną ilość supply, będziemy używać określoną ilość supply i tutaj jak najedziecie sobie na te koszta, to jest wszystko ładnie rozpisane, ja nie będę się tutaj wdawał w szczegóły, wtedy jesteście obciążani także, tak jakby kosztem utrzymania tych jednostek, które macie, czyli jeżeli macie jednostek powyżej 50 żywności, wtedy jesteście obciążeni pierwszym poziomem tak jakby kosztów za utrzymanie tych jednostek. To obciążenie sprawia, że wasi robotnicy, którzy zbierają z kopalni i nie wiem czy z drewna też. Tak, z drewna też, bo ogólnie dochodów. Pracują z mniejszą wydajnością. Czyli jeżeli teraz przynoszą 100% złota, czyli po 10, czyli jedna taka rundka daje nam 50 zł, jeżeli wszyscy tutaj sobie przejdą, bo zawsze ich powinno być 5, tutaj aktualnie ich 5 nie ma, ale no, generalnie powinno być. No to wtedy przy braku kosztów, czyli przy supply'u mniejszym niż 50, oni normalnie po 100% wszystkiego odnoszą i drewna i złota. Przy niskich kosztach, czyli armii wielkości powyżej 50, wtedy przynoszą po 70%, więc automatycznie wydobycie z kopalni, zbieranie drewna jest dużo mniej wydajne. 70%, a 100% to jest ogromna różnica. Dlatego w Warcraftie 3 generalnie na samym początku gra się jak najdłużej się da na braku kosztów, czyli na armii, która jest na tyle mała, żeby nie zwiększać, jakby nie redukować skuteczności wydobycia robotników. Bo patrzcie na to, na wysokich kosztach, czyli kiedy już mamy powyżej 81 supply'a, 100 to jest max, wtedy wydajność pracowników osiąga 40%. Ponad połowę mniej przynoszą robotnicy do naszych budynków, kiedy pracują. Czyli ze złota, jeżeli mamy w przypadku normalnej rundki mamy 50 zł, w przypadku tej rundki, kiedy będą chodzili na maksymalnych kosztach, wtedy 40%, czyli każdy przynosi po 4, 4 razy 5 to jest 20. Między 20 a 50 jest ogromna różnica. 4 kursy normalne to jest 200 zł, czyli macie się patcha. 4 kursy przy bardzo dużym obciążeniu to jest ile? 4 razy 4, czekajcie, to jest 160, czyli siepacza nie jesteście w stanie zrobić i wtedy musicie zrobić tak jak był łowce głów, czyli rozumiecie o co chodzi, to jest mega tricky, mega istotne, ale nie dla was, na tym poziomie najniższym no nie jest to aż tak istotne, po prostu robicie wojsko i tyle, nie skupiacie się na tym, ale na tym już nawet troszeczkę wyższym poziomie, bo ja nie gram na jakimś super wysokim poziomie, ja jestem nadal na poziomie golda w tym momencie w rankedach. Ale to już zaczyna mieć naprawdę duże, duże znaczenie. Bo kiedy jakby gra się zakończy, to jest duża mapa, ale na mniejszej mapie, kiedy gra się faktycznie będzie zbliżała do końca, będzie ciasno, no to jest bardzo istotne, ile kasy wydajecie, ile kasy wyciągacie z kopalni, ile kasy jakby wydajecie
i tak dalej, zarządzanie zasobami jest mega, mega, mega istotne, no nawet zresztą na wcześniejszym etapie, więc no to jest element, który teoretycznie was nie interesuje, ale zaznaczam, że coś takiego jest, żebyście jakby mieli to gdzieś z tyłu głowy, że naspamienie jednostek to nie jest jakby sensowna droga do wygrywania w Warcraft 3, że trzeba już od samego początku wyrabiać sobie zwyczaj, że jednak im mniejsza armia, tym lepsza. I dlatego w Warcraft 3 tak cholernie ważna jest kompozycja armii. Bo lepsza jest armia, która jest mniejsza, ale jest lepiej skomponowana, niż armia, która jest bardzo duża, ale jest źle skomponowana. Różnica jest ogromna, bo możecie nawet przegrać w polu tą mniejszą armią, ale ze względu przez mniejsze koszta utrzymania będziecie i tak dzięki temu do przodu. Więc no, to jest mega tricky, ale to jest mega fajne, bo to właśnie wymusza takie bardziej jakby więcej kombinowania niż tylko robienie jednostek ile wlezie. To jest, mi się to mega podoba, wiem, powtarzam się, ale no podkreślam, że coś takiego funkcjonuje. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o podstawy zarządzania jednostkami w Warcraft 3. No generalnie, no wiecie, nie mówię o skrótach klawiszowych, nie mówię o niczym takim, bo to są totalne podstawy w każdym RTS-ie. W Warcraft 3 też coś takiego występuje, też są skróty klawiszowe. Ja mam ustawione skróty klawiszowe generalnie na siatce, bo po prostu w każdym RTS-ie tak mam i dzięki temu, jak się przerzucam z RTS-a na RTS-a, a ja tak robię dosyć często ze względu na kanał, no to po prostu nie mam problemu, bo w każdym mam po prostu bardzo podobne ustawienia. W Warcraft 3 jest tylko problem z atakiem, bo on jest pod R, zazwyczaj atak jest albo pod A, albo pod Q, więc tutaj no, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, no ale generalnie, no, wiecie, no, to jest wszystko tak samo jak w każdym RTS-ie. Tyle, jeżeli chodzi o jednostki. Aha, wieżyczka, tak, atakuje sobie, możecie zobaczyć, ona po prostu strzela, tak, wielka filozofia. Jak to przerwać? A, tak. No widzicie, spore obrażenia zadała jedna wieżyczka jakiemuś głupiemu szamanowi. Będzie 5 i on zginie dosłownie w przeciągu sekundy. Więc no tak, obrona statyczna w Warcraft 3 w przeciwieństwie do wielu innych RTS-ów jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. No i tyle. Tak, to by było na tyle. Przejdziemy teraz do kolejnego bardzo istotnego elementu, który wyróżnia Warcrafta 3, czyli do bohaterów. Dobra, to jest najbardziej oryginalny element w Warcrafta 3, czyli to, że mamy bohaterów. Bohaterowie to są generalnie jednostki militarne, które po prostu działają na troszeczkę innych zasadach. Pierwsza sprawa, znaczy w sensie to akurat nie odróżnia ich od zwykłych jednostek, bo bohaterowie mają manę, ze względu na fakt, że mają umiejętności, których mogą używać, no ale to jest tak samo jak w przypadku na przykład właśnie szamana, który też ma manę, jak widzicie ten biały pasek nad życiem, to też jest mana. No i tu w przypadku bohaterów jest tak samo, oni też mają umiejętności, tak jak zaklęcia, jednostki magiczne, czy na przykład tak jak mamy tu spętanie na jeźdźcu, czyli no tutaj akurat jest bardzo analogicznie, bohaterowie mają umiejętności, jednostki mają umiejętności, nie ma tu w zasadzie wielkiej filozofii. To, co odróżnia bohatera od jednostek, to to, że bohaterowie mają na początku tylko oni zaczynają na poziomie pierwszym. Nabijają expa i wraz z nabijaniem expa awansują na kolejne poziomy, no i na kolejnych poziomach możemy sobie wybierać kolejne umiejętności. Na pierwszym poziomie nie mamy żadnej umiejętności, wybieramy sobie jaką chcemy. Rzecz w tym, że tutaj jest jak w grach typu MOBA, co oczywiście nie zaskakuje, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że wszystkie gry typu MOBA wywodzą się właśnie z Warcrafta 3. No i co, tak, to może niektórych zaskoczyć, ale tak, to jest fakt. I tak, mamy generalnie 4 umiejętności, przy czym 3 umiejętności to są umiejętności zwykłe, a 4 to jest Ultimate, czyli taka wyjątkowa umiejętność, która na poziomie 6 dopiero się wbija, wybaczcie. Więc tak, to jest identyczne jak we wszystkich mobach, nabijanie expa też jest w zasadzie identyczną mechaniką jak przy wszystkich mobach i itemy, które możemy na bohaterach nosić, to też jest identyczna sytuacja jak w grach typu MOBA. Czyli no Warcraft 3 to jest tak naprawdę połączenie moby z RTS-em w zasadzie, można tak chyba powiedzieć. Czyli taka trochę Total War Arena, chociaż to w zasadzie zupełnie co innego, ale w każdym razie. Expa nabijamy zabijając, po prostu. Dobra, czekajcie, ja zaznaczę sobie całą armię. Oj, kurde, no i znowu mi się skrót klawiszowy nie ten odpalił. No, to taki jest urok grania na silikonowej klawiaturze, więc tak, mnie teraz nie będziecie mieli jakiegoś chorego APM-a, bo tak, no. Mam taką sytuację, jaką mam. Dobra, expa się nabija przez zabijanie. Czy zabijamy jednostki przeciwnika, czy zabijamy creepy, co jest istotne i do tego za chwilę przejdziemy, zdobywamy za to expa. Kiedy nabijemy tutaj cały pasek, expa nam się nabije, awansujemy na kolejny poziom, jest to bardzo widoczne, bardzo wyraźne, więc tego raczej nie przeoczycie, no i wybieracie sobie kolejną umiejętność. Generalnie każda frakcja ma dostęp do 4 różnych bohaterów, przy czym można mieć w jednej grze maksymalnie 3 bohaterów. Każdy jeden bohater jest dostępny na jednym tierze, jakby naszej frakcji. Czyli jeżeli mamy pierwszy tier, z którym zaczynamy, możemy mieć jednego bohatera. Jeżeli mamy drugi tier, z którym drugi tier po ulepszeniu, wtedy możemy mieć 2 bohaterów.
czyli możemy sobie dorobić jednego, no i na trzecim tierze możemy sobie dorobić jeszcze jednego. Czyli zawsze praktycznie będziemy mieli sytuację, gdzie nasz pierwszy bohater będzie najbardziej rozwinięty, drugi będzie trochę bardziej rozwinięty, a trzeci będzie najmniej rozwinięty. To jest w zasadzie klasyczny przykład, tak jest zawsze w Warcraftie 3, ze względu właśnie na fakt, czasami gramy na dwóch bohaterach, to też się jakby opłaca i to bym wam zalecał, powiem wam szczerze, na samym początku. W ogóle na samym początku możecie grać na jednym bohaterze i to ma też swoje plusy, tak jak mówiłem w Warcraftie w przypadku tego upkeepa, że armia większa wcale nie jest lepsza w Warcraftie 3, tak samo jest z bohaterami. Więcej bohaterów to nie zawsze oznacza lepiej, ze względu na fakt, że jeżeli mam jednego bohatera, to bijąc creepy i zabijając przeciwników, on jeden dostaje całego expa. Tymczasem jeżeli mamy dwóch, trzech bohaterów, expa dostają wszyscy trzej i to się dzieli po prostu na nich. Więc rozumiecie, przede wszystkim jeżeli chodzi o creepy, w przypadku jednostek nieprzyjaciela to nie wiem dokładnie jak to wygląda. Wydaje mi się, że też tak jest, ale no mogę skłamać, więc nie jest to aż tak istotne. Także tak, jeżeli macie mniej bohaterów, to po prostu dużo szybciej tego expa będziecie nabijać i szybciej wylewelujecie bohatera niż przeciwnik, który ma dwóch bohaterów, jeżeli będziecie robili dokładnie te same creep campy. Rozumiecie o co chodzi. Także na początek radzę wam, nawet wiecie, na jakimś late game grać na dwóch bohaterach, nawet na jednym, bo to też ma bardzo dużo sensu wbrew pozorom. Kończy nam się złoto w kopalni, nie jest to w tym momencie istotne, ale taki na marginesie, tak, złoto jest z kopalni oczywiście wyczerpywalne, dlatego zdobywamy dodatkowe kopalnie, o tym nie wspomniałem, bo wydawałem. Myślę, że to jest po prostu oczywiste. Także tak na marginesie. Dobra. Okej, okay. Creepujemy. Tak, to jest podstawowy jakby element, który sprawia, że zdobywamy expa. Walka z przeciwnikiem to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest oczywiście creepowanie. Na minimapie, jak widzicie, jest kilka takich kropek, kilkanaście w zasadzie, jak nie kilkadziesiąt. To są kropki zielone, kropki pomarańczowe jak tutaj i kropki czerwone jak tutaj. To są właśnie creep campy, czyli takie obozy jakby jednostek neutralnych wrogich w zasadzie, bo one są do nas zawsze wrogo nastawione. I to są jednostki właśnie, które się zabija, żeby zdobywać expa. I to jest kolejna mechanika, którą uwielbiam w Warcraftie 3, bo to automatycznie zmusza nas do wychodzenia z bazy. Nie ma czegoś takiego, że kampimy sobie całą grę, wiecie, w bazie, nie wychodzimy i przeciwnik drugi musi się męczyć, oblegać, kombinować, jak tu się dostać do środka, do zakopanej totalnie bazy nieprzyjaciela. Zakopanej w wieżyczkach i w ogóle, wiecie, okopanej, w zasadzie nie zakopanej, chociaż w niektórych przypadkach może tak być, bazy nieprzyjaciela, tutaj musicie wychodzić i musicie creepować. Musicie, nie ma innego wyjścia. I to jest właśnie mega, mega fajne. Dobra, zielony creepcam, zobaczmy sobie jak to wygląda. Ja zielony creepcam, bardzo możliwe, że jestem w stanie, odpaliłem umiejętność spacer powietrza, jestem niewidzialny, creepy śpią. To jest też ważna mechanika. Dobra, zacznijmy sobie bić w zasadzie, a w zasadzie podłączmy tutaj też armię. Ja to przypuszczam, że jestem w stanie. Zielony creepcamp jesteście zazwyczaj w stanie naklepać po prostu samym bohaterem, bez żadnej pomocy. Aczkolwiek zazwyczaj macie już jedną jednostkę jednego bohatera, kiedy robicie zielony creepcamp. No i widzieliście, kurczę, mogłem wam to pokazać. Dobra, nakrypujemy sobie jeszcze to. Jestem na twoje rozkazy. Tak. Z creepów, tak, zdobywamy, jak widzicie, już pół expa zdobyłem na tym małym zielonym creep campie, bo na początku to wchodzi dosyć szybko i poziom awansowaliśmy. Tu się jedynka pokazała przy naszym ikonce do ulepszeń. No i tak, klikamy sobie to, opcjonalnie skrót klawiszowy, lepiej skrót klawiszowy. No i mamy jakąś drugą umiejętkę, którą sobie możemy wybrać i mamy teraz dwie umiejętności. Ta jest aktywna, spacer powietrze, to jest pasywna, czyli uderzenie krytyczne, no ale mniejsza o to. Druga sprawa, z creepów wypadają przedmioty. Jak widzicie tutaj pierścień ochrony plus 3, taka skrzyneczka mała. O, nie wiedziałem, że tak się da oddalić w Warcraftie. No to jest też nowe po Reforge'u chyba. No, fajnie, fajnie. No i mamy pierścień ochrony plus 3. Po założeniu zwiększa pancerz bohatera o 3. Git, fajnie, lepiej mieć niż nie mieć. Są przedmioty, które są lepsze, są przedmioty, które są gorsze. Przedmioty dla bohatera możemy także kupować z naszego sklepiku frakcyjnego. I on jest dosyć istotny. Oraz ze sklepików, które są rozlokowane na mapie. To są sklepy goblinów. Są też targowiska bodajże, które dają troszeczkę lepsze itemy. No i generalnie kupowanie wygląda tak, że okej, kolejny poziom wskoczył. Zawaliła się kopalnia złota, nie jest to istotne. Kolejny poziom wskoczył. I widzicie, to jest kolejna rzecz, która wypada z creep campów. Nie z każdego, ale generalnie wypada z creep campów. To są właśnie księgi, które zwiększają atrybuty naszych bohaterów. Każdy bohater, w przeciwieństwie do zwykłych jednostek, ma różne atrybuty, czyli znaczy trzy różne atrybuty. Siłę, zwinność i inteligencję. Każdy odpowiada za co innego. Jeżeli sobie najedziecie tutaj, macie bohatera, najedziecie sobie na tą ikonkę nogi, no to macie wszystko ładnie opisane. Ja tu nie będę się jakby wdawał w szczegóły. Generalnie inteligencja to mana i magia.
magia, zwinność to prędkość poruszania się ataku, siła to siła ataku po prostu. Ale to jest bardziej skomplikowane, możecie się w to wczytać, poszukać w internecie i tak dalej, i tak dalej. Ulepszymy sobie kolejną umiejkę. No i jeżeli zbierzemy tą księgę, mieliśmy 20, mamy w tym momencie 22. Przedmiot to oczywiście zbieramy, dzwonki, plagi, jak najedziemy, to także mamy opis, co ten konkretnie przedmiot robi. No i pod nazwą na samej górze tego przedmiotu macie koszt tego przedmiotu. Możecie go sprzedać za taką ilość złota. Żeby sprzedać przedmiot, klikacie na niego prawym przyciskiem myszy i możecie go albo wywalić dowolnie, on sobie tu teraz leży, albo możecie go sprzedać, czyli no pierścień ochrony wolę sprzedać, sprzedamy pierścień ochrony, no i dostaliśmy 75 zł. W sklepie tymczasem możemy kupować itemy. Mamy na przykład buty szybkości, diaden szlachetności, to jest taki standardowe produkty, które kupuje zazwyczaj Blade Master. Do tego mamy na przykład miksturę niewrażliwości, która jest mega mocna, jak ją odpalimy, to po prostu nikt nie może nas zaatakować. Widzicie, klikam atak, nic nie można zrobić. To oczywiście trwa jakiś tam czas, nie wiem nawet ile, szczerze powiedziawszy. O, już skończyło się. Dosyć niedługo, ale w przypadku teamfightów może nam naprawdę bardzo pomóc. Mamy zwój leczenia, który pozwala nam uleczyć jednostki na obszarze. Widzicie, wszystkie jednostki się podleczyły. I mamy szereg różnych jeszcze innych ciekawych itemów, z których naprawdę warto korzystać. Warto się w te itemy wczytać i z nich korzystać, aczkolwiek na początku po prostu, no, co zbierzecie, to tego używacie. Ważniejsze zdecydowanie są itemy w sklepie frakcyjnym, szczególnie na początku i szczególnie te dwa pierwsze itemy. Praktycznie w każdej frakcji to są generalnie itemy bardzo podobne. To jest w tym przypadku eliksir leczenia oraz mniejsza mikstura jasnego umysłu. Kupimy to. Skrótami klawiszowymi to można normalnie kupować. I tak, ten eliksir leczenia po prostu pozwala nam leczyć jednostki. Klikamy to lewym przyciskiem myszy, klikamy na random jednostkę i ona się z czasem leczy. Tymczasem ta jednostka jasności, ten przedmiot do jasności umysłu po prostu regeneruje manę naszemu bohaterowi, czyli kliknę i mana się po prostu regeneruje z czasem. Są bardzo ważne itemy na samym początku, bo kiedy robimy creep campy, zawsze dostaniemy jakieś obrażenia i te obrażenia musimy jakoś jakby nadrobić, czyli lecząc jednostki. Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Bohater, poza tym, że jest najlepszą jednostką do walki w zwarciu, nabija expa i tak dalej, to służy także właśnie jako przenośnik przedmiotów i jako używacz tych przedmiotów, bo przedmioty mogą przenosić także jednostki, jeżeli sobie wykupimy ulepszenia, ale one nie potrafią ich używać i generalnie to się w sumie rzadko stosuje. Więc tak, bohaterowie służą właśnie do używania przedmiotów także. Zawsze zaczynamy z pierwszym przedmiotem, którym jest zwój miejskiego portalu i to jest też ważny przedmiot, bo jeżeli klikniemy sobie lewym przyciskiem myszy na zwój miejskiego portalu i klikniemy gdzieś w okolicy później miasta, no to ten bohater jest teraz niewrażliwy i on zaczyna proces teleportacji i cała armia nam się teleportowała tutaj, gdzie kliknęliśmy w okolice naszego głównego budynku. I oczywiście ten przedmiot nam zniknął, możemy go także odkupić za 325 zł w naszym sklepiku frakcyjnym, więc to też jest dosyć ważne. Nie każdy bohater potrzebuje tego przedmiotu. Mistrz Ostrzy bardzo często biega bez niego, ale generalnie na początek to jest bardzo, bardzo przydatny przedmiot. Jeżeli macie mało HP na bohaterze, klikacie to. Znaczy, da się też jakoś inaczej chyba tego użyć. Znaczy, w sensie można na pewno na minimapę kliknąć. O, widzicie, w okolice naszej kopalni po prostu i to nas teleportuje automatycznie. Ja zazwyczaj tak robię. Wydaje mi się, że da się tego nawet jeszcze jakoś sprawniej używać, ale szczerze mówiąc nie jestem nawet pewien. Aż takim majstrem Warcrafta nie jestem oczywiście, ale podstawy chętnie wam tutaj oczywiście tłumaczę. I tak to wygląda, tak wygląda sytuacja z bohaterami. Chyba nic tutaj więcej tak naprawdę nie mam do dodania. Generalnie filozofia jest taka, bohatera ocalacie za wszelką cenę. Szczególnie tego pierwszego, czyli tego, który ma najwyższy poziom. Ocalacie go za wszelką cenę, czyli bardzo często dokupuje się powiedzmy miksturę leczenia, żeby jak on zostanie mocno obity, to żeby użyć tej mikstury leczenia, i podleczyć go jeszcze trochę. Mistrz Ostrzy ma to do siebie, że on ma ten spacer powietrza, czyli lekkość wiatru to się teraz nazywa. Widzicie, mam mało HP, użyję sobie miksturki i mam od razu więcej HP, robię się niewidzialny. A, oni mogą mnie bić, dobra, bo oni mnie widzą, bo po prostu są z tej samej frakcji. Ale przeciwnicy generalnie mnie teraz nie widzą, jak sobie tak biegam. Więc to jest mega mocna jednostka, która została jeszcze buffa w ostatnim patchu, więc ten bohater jest mega, mega używalny. Ogólnie, no tak, mamy czterech bohaterów, ale możemy mieć max trzech. Co ważne także, to istnieje jeszcze taki budynek jak tawerna na środku mapy. Gardło siada. Cholera. Tawerna na środku mapy i stąd możemy wybierać, jest tutaj 8 bohaterów, którzy są tak jakby neutralni. Możemy na przykład Panderana sobie wybrać. To jest, wiecie, normalny bohater, tylko on jest niefrakcyjny. Każdy ma do niego dostęp, on ma coś takiego.
że podpalą, tylko że to są sojusznicze jednostki, więc masz tutaj... Znaczy, podpalą, zadaje obrażenia czymś takim. Jeżeli się mu skombuje dobrze umiejętności, no to on wtedy podpala. Każdy bohater jest na swój sposób unikatowy. Bardzo ważne jest też połączenie tych bohaterów, ale no to nie dla was. To jest już jednak bardziej wiedza taka zaawansowana. Jeżeli dopiero zaczynacie, to to nie jest jeszcze aż tak istotne. Na przykład Mistrz Ostrzy bardzo dobrze się łączy z Łowcą Cieni, z trolem Łowcą Cieni, bo Mistrz Ostrzy zadaje bardzo duże obrażenia pojedynczemu celowi, czyli fokusujemy na przykład bohatera przeciwnika, zamieniamy go Łowcą Cieni w żabę, no i później nic więcej nie może zrobić i jesteśmy go w stanie bić bardzo skutecznie. Później rzucamy jeszcze na niego sieć. No, nie jestem w stanie na sojuszniczą jednostkę sieci rzucić. Dobra, trudno, no to więc polecimy sobie na Krypka, pokażę wam, jak działa sieć. O, coś w tym stylu. Na tego sobie rzucimy, patrzcie. O, i on jest złapany w sieć, on się nie może ruszyć w tym momencie. No i tu rzucimy podpalenie, powiedzmy. No, coś tam, nie? No i tak wygląda sytuacja generalnie. Jeżeli chodzi o grę Warcrafta, w zasadzie to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Wszystkie takie podstawowe elementy, wydaje mi się, o których trzeba było wspomnieć. Jeżeli chodzi o budynki. O, ten chłop mi zebrał. Nie opłaca się, kurczę, robić chyba tego ulepszenia naprawdę dla was, które pozwala jednostkom przenosić przedmioty, bo on mi wtedy zabrał ten pierścień. No i oczywiście prawy możecie kliknąć też na inną jednostkę innego bohatera i on wtedy przekaże ten przedmiot danemu bohaterowi. No i to jest ten wspomniany łowca, który jest w stanie zamienić w żabę, no ale tylko wrogą jednostkę. To jest mega fajnie się kombuje z Mistrzem Ostrzy, ale to jest już wiedza bardziej skomplikowana. Dla was to nie jest aż tak istotne, co się jak kombuje. Grajcie absolutnie czym sobie życzycie. To by było na tyle. Czyli tak, no zawsze musimy wychodzić creepować przy kopalniach dodatkowych, które są jakby nie zajęte przez żadnego gracza. Także są creepy, więc jeżeli chcecie ekspandować i zbudować sobie budynek właśnie do tego. No dobra, tutaj troszeczkę widzicie, zamieniłem w dzika, nie w żabę, okej, no w dzika też da się zamienić. Tak, jeżeli chcecie ekspandować, to musicie najpierw wyczyścić tam ten creep camp, który jest właśnie przy kopalni. I wtedy sobie bierzecie peona, czy tam robotnika, no i stawiacie sobie właśnie taki budyneczek. Pyk. I oni później tu będą zbierać z tej kopalni, do tego budynku właśnie. I to tyle. Znaczy w sensie są jeszcze inne budynki na mapie poza sklepami, o których wspomniałem i poza tym sklepem goblinów. W sklepie goblinów możemy robić saperów, możemy robić sterowiec, który jest mega przydatny, ale to też na wyższym poziomie raczej. No ale po prostu pobawcie się tym, pokombinujcie, jeżeli jesteście nowi, posprawdzajcie sobie rzeczy, jakie tutaj są dostępne generalnie. No i tak, tyle mam jakby wam do powiedzenia. Poza tym są jeszcze jakie budynki? Jest tawerna, o której też wspomniałem. Jest budynek do najemników, którego chyba nie ma na tej mapie. Tak, chyba... A, tu jest, dobra. Dobra, to chodźmy, nakrypujmy jeszcze to. Budynki do najemników to są generalnie budynki, które pozwalają nam werbować creepy, tak jakby. To jest mega klimatyczne, bo możecie sobie zrobić armię, powiedzmy, jak, wiecie, dla fanów tak totalnie. Zresztą na pro poziomie też się używa tych najemników jak najbardziej. To jest właśnie fajne także w Warcraftie, że generalnie tutaj wszystko jest w zasadzie praktycznie grane. Co tylko się da. I tu możecie, patrzcie, klikacie i macie zawsze... znaczy, na początku jest zero dostępnych, oni z czasem są jakby dostępni. Klikacie sobie i możecie werbować na przykład ogra, czy na przykład takiego golema, który rzuca spowolnienie, co jest mega, 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 mega mocne. Oj, sam się poszło. Troll ma jeszcze leczenie i to się mega fajnie kombuje. Więc najemników także możecie werbować, także polecam wam. W zależności od mapy są różni najemnicy, ale generalnie bardzo mocnym najemnikiem jest, znaczy mocnym, bardzo przydatnym najemnikiem jest na wczesnym etapie gry trollowca jak to się nazywa? Kapłan Cieni Leśnych Troli. Bo on po prostu leczy. W przypadku, wiecie, ludzi mamy jednostkę leczącą, magiczną jednostkę leczącą. W przypadku orków nie mamy takiej jednostki, więc werbowanie takiego kapłana jest mega przydatne. I widzicie, on sobie leczy cały czas.
kiedy stoi w miejscu podczas walki, też możemy mu dać komendy, żeby leczył i tyle. Więc no tak, obozy najemników też są dosyć istotne i to jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o budynki, które są na mapie, wydaje mi się. Są jeszcze fontanny zdrowia, fontanny many, no ale to są już takie bardziej tricky rzeczy, wydaje mi się. Czerwone creep campy to są, no creep campy ciężkie, tutaj to jest skalowalne, zielony, żółty i później czerwony. O tym nie wspomniałem, ale to mi się też wydało oczywiste, bo zielony jest najmniejszy, żółty jest troszeczkę większy, czerwony jest, widzicie. Tu jest już taki jakby mini boss, nie? No, mini boss, coś w tym stylu, nie? No i, no i bijemy kolejny creep camp, tam bijemy coraz więcej expa, no i na tym generalnie gra polega. Co istotne, jeżeli macie grupę, to tabem możecie sobie przeskakiwać między jednostkami. Jeżeli macie, wiecie, grupę jednostek, bo nie możecie więcej dać na jakby na podgrupę, w sensie, no, pod kontrolem, jak to się nazywa, kurde, no, umknęło mi słowo, wiecie o co chodzi. Kontrol grupę po prostu, możecie zrobić maksymalnie z 12 jednostek. Czyli no, powiedzmy, jak tutaj mam już lustrzane odbicie, to ja już tego lustrzanego odbicia do tej bandy nie wsadzę, muszę na dwójkę zrobić to lustrzane odbicie, więc jednostki zazwyczaj się grupuje tak, żeby nie mieć za dużo typów na jednym tym, bo jak widzicie, tu jest mnóstwo różnych typów, no ja, żeby przeskoczyć sobie do troli, powiedzmy, którzy później na ulepszeniu mogą mieć bonus taki do umiejętności, ale odpalalny, więc muszę to kliknąć fizycznie, żeby mi się odpalili, no to muszę przeskoczyć tabem, albo zaznaczyć wszystkie trole pod kontrolem, nie? Więc no, zazwyczaj na kontrol grupie jest, powiedzmy, 2-3 jednostki, gdzie ta pierwsza, która jest na kontrol grupie, opcjonalna pierwsza, druga, to są jednostki istotne, które sobie przeskakujemy tabem i po prostu używamy ich umiejętności. Więc to też jest dosyć istotne w przypadku zarządzania. Dobra, kończymy. Jeszcze wam pokażę podstawowy build order, taki uniwersalny. Generalnie nie istnieje coś takiego jak uniwersalny build order. Na każdej frakcji robicie osobny jakby build order. I no tego jest dużo w necie, więc możecie sobie znaleźć bez problemu, myślę, że jakieś build ordery. Przypuszczam, że może nawet po polsku coś takiego by się znalazło. Może kiedyś zrobię coś takiego, ale nie chcę, bo po prostu są gracze lepsi, którzy to pokazują dużo lepiej niż ja. Więc tak, także zakończymy sobie, rozpocznijmy sobie od nowa. Ja wam pokażę taki uniwersalny, w sensie, że rzeczy, które robi się zawsze, praktycznie chyba w każdej frakcji, tylko po prostu nieraz troszeczkę inaczej. My tu sobie orkiem zrobimy, ale generalnie tak, co zawsze robimy, tak, kontynuujemy, bo żadnego przeciwnika nie ma, co zawsze robimy, to tak, zakolejkowujemy dwóch robotników, powiedzmy, dwóch, trzech, czterech. Znaczy, nie 10, bo nie będziecie mieli złota na budynki. Więc dwóch zazwyczaj to jest optymalna ilość. I tak, dajemy tych, którzy tu robią, wszystkich do złota. Jednego zabieramy i budujemy ołtarz. I to robimy zawsze na każdej frakcji. Czyli kolejkujemy tutaj dwóch typa i budujemy ołtarz. Pierwszy typ zazwyczaj, który wyjdzie, robi nam budynek do supplya. To też nie zawsze tak jest. W przypadku ludzi jest inaczej, nieumarłych trochę inaczej, elfów też trochę inaczej. Gotów do pracy. Ale generalnie tak jest, ze względu na fakt, że tak, w tym momencie, a w zasadzie niech się dzieje, no i później budujemy koszary zazwyczaj i kolejny idzie do złota, żebyśmy mieli maksymalnie 5, bo teraz jest 4, pamiętajmy, wysłaliśmy 5, jednego zabraliśmy do ołtarza. Gotów do pracy. I kolejny buduje baraki. I zazwyczaj wtedy czekamy na złoto, robimy kolejnego, on idzie do kopalni złota, aha, dobra, okej, już mamy to w sumie. On idzie do kopalni złota i zbiera złoto, żeby było 5 na złocie i kolejnych, których robimy, wysyłamy do drewna. Pyk. I kolejnych, których robimy, wysyłamy do drewna. I to jest standardowy początek praktycznie w każdej frakcji. O, wody, moje gardło umiera. Dlaczego robimy szybko ten budynek supplya? Ze względu na fakt, że jak nam się zrobi ołtarz, ołtarz się robi w tym momencie, praktycznie w tym samym momencie, co budynek do supplya. I możemy dzięki temu od razu rekrutować bohatera. Gdybyśmy tego budynku do supplya nie zrobili, nie moglibyśmy rekrutować bohatera, ze względu na fakt, że on pożera aż 5 żarcia. Budynek supplya nadaje nam 10 żywności, mieliśmy 11, mając 9 robotników, no 5 żarcia nie bylibyśmy w stanie tam wcisnąć. Dlatego robimy ołtarz, później budynek do supplya, później baraki i to jest podstawowy build order w zasadzie w każdej frakcji. Później dorabiamy do drewna chłopaków. Jak tylko skończą się koszary, robimy od razu pierwszą jednostkę do walki. Ze względu na fakt, że w tej sytuacji pierwsza jednostka do walki wyjdzie nam praktycznie dokładnie w tym samym momencie, w którym wyjdzie nam bohater. Co robimy później? Zaznaczamy, szukamy zielonego creep campa najbliżej nas. Zazwyczaj jest, znaczy jeden jest zawsze, zazwyczaj jest jeden, dwa, trzy nieraz nawet. No tak, i tych, którzy skończą budować, wysyłamy do drewna. Na drewnie 8, powiedzmy, na złocie 5. I w tym momencie siepacz wyjdzie praktycznie w tym samym momencie, co właśnie nasz mistrz ostrzy. Troszeczkę się to rozjechało, bo
Właśnie, bo wam pokazywałem i to nie było tak idealnie zrobione. Piechur zazwyczaj wychodzi trochę wcześniej niż bohater, więc tak. Ustawiamy też, wiecie, punkty zborne prawym przyciskiem myszy. I teraz w tym momencie robimy drugiego siepacza, jeżeli możemy, bo to też zależy, ilu zrobimy chłopów, czy zrobimy wcześniej legowisko. To jest już kwestia jakby osobna, jakby build orderu. Te kroki, które wam pokazałem do teraz, to są kroki standardowe praktycznie na każdej frakcji. Czyli robicie jedną jednostkę, robicie bohatera, legowisko, ołtarz, koszary i chłopów, robotników w zasadzie. Ilu zrobicie robotników, to już zależy właśnie od konkretnego build orderu. Bo ja w tym momencie mam supply block, powinienem postawić kolejne legowisko, żeby móc robić kolejnych siepaczy. Ale nie zawsze chcę, powiedzmy, nie? Bo powiedzmy, ja bardzo często gram tak, że nie robię drugiego legowiska, że najpierw zbieram fundusze na techa. Teraz mogę i to zrobić, bo trochę przeciągnąłem gadaniem, ale zazwyczaj robię tak, że zbieram fundusze na tech i dopiero później stawiam drugie legowisko, dlatego pracowników na drewnie mam tylko 6, żebym był w stanie zrobić dwóch siepaczy po prostu z, no, właśnie z koszarów. Także to już widzicie, to już zależy, ale te podstawowe kroki wykonujemy zawsze. Czyli jak się zrobi pierwsza jednostka i pierwszy bohater, od razu, nie tak jak ja, bo ja tu gadałem, dlatego oni nie poszli od razu. Kiedy robimy te jednostki, oni od razu pędzą w stronę pierwszego zielonego creep campa i one, te dwie jednostki, są w stanie samodzielnie nakripować zielony creep camp. Nawet niektóre żółte są w stanie te dwie jednostki nakripować. Jak widzicie, po kolei bohater, no musimy tylko pilnować, żeby nie zginęła nam jednostka, bo generalnie siepacz jest dosyć odporny. Ale generalnie tak. Kiedy creepujemy ten creep camp, zazwyczaj stawiamy sklep. Sklep dosyć szybko robimy, bo po prostu potrzebujemy leczenia. Teraz patrzcie, robi mi się, no ja tutaj nie mam drugiego zielonego creep campu w okolicy, bo to jest po prostu większa mapa. Ale ja, powiedzmy, nie, tego żółtego mogę nie nakripować, powiem wam szczerze. Czego chcę? Słucham. Jest dosyć taki mocny. No czekam na drugiego siepacza, on oczywiście z opóźnieniem trochę wyjdzie. To zależy też od mapy, co się creepuje, ale to jest już wiedza bardziej szczegółowa, nie? Zielone, najpierw bierzcie 2-3 zielone, jeżeli jesteście totalnie początkujący. Później róbcie żółte i czerwone dopiero dużo później, jak będziecie mieli dużo większą armię. No i teraz z tą armią powinien być w stanie nakripować ten creepka. Okej. No już tutaj widzicie, mam dwóch siepaczy i bohatera i jestem w stanie bez większego problemu pilnować tylko, żeby nie zabił jednostki. Nie tracimy jednostek na samym początku. Oczywiście jak stracicie, to nie jest koniec świata. No jak wspomniałem, jak kończycie creepować pierwszy creep camp, stawiacie sklep, bo on jest bardzo istotny. W tym momencie patrzcie, ten gość ma mało HP, nasz bohater też ma nie za dużo HP. Tak. To jest jeszcze taki trik, ale to nie będę wam o tym mówił, żebym w sumie nie tego. No i mam już pierwszy poziom. Dzięki dwóm creep campom mamy pierwszy poziom. Znaczy drugi poziom w zasadzie. I sklepik jest gotowy, więc podchodzimy do sklepika. Sklepiku. Kupujemy oczywiście itemy do many i do leczenia. Czy w tym momencie nie potrzebujemy aż tyle do many, ale warto mieć ten przedmiot. Leczymy sobie jednego, leczymy sobie siebie, żeby mieć max HP i idziemy na kolejny creep camp. Pamiętajcie, że jeżeli to jest odpalone leczenie i zaatakuje was ktoś, powiedzmy creep, to się przerywa, leczenie się przerywa. Więc musicie chwilę zaczekać, aż ta jednostka się faktycznie podleczy. No i idziecie sobie, powiedzmy, tutaj na creep camp pod sklep. I tyle. Czyli podsumowując, taki uniwersalny build order, gdzie praktycznie zawsze to robicie na każdej frakcji, to jest tak. 4 do złota, 5 buduje ołtarz. Pierwszy, który się zrekrutuje, buduje legowisko. Drugi, który się zrekrutuje, buduje koszary. Trzeci, który się zrekrutuje, idzie do kopalni. No i cała reszta, która się rekrutuje, idzie do drewna. W tym momencie, kiedy tylko zbuduje nam się ołtarz, burz i legowisko, rekrutujemy pierwszego bohatera. Kiedy tylko zbudują się koszary, rekrutujemy pierwszego wojownika, jakiegoś, jakąś jednostkę walczącą i od razu dajemy punkty zborne na najbliższym zielonym creep campie. Kiedy tylko te jednostki wyjdą, creepują pierwszy zielony creep camp i wtedy stawiamy od razu sklepik. Tech, to już zależy konkretnie od build orderu. Te kroki, które wam pokazałem, robimy praktycznie na każdej frakcji tak samo. Oczywiście, jak mówię, w zależności od konkretnego build orderu mogą być jakieś różnice, ale to jest najbardziej uniwersalne rozwiązanie, które no, na początku polecałbym wam stosować. No bo wiecie, jak zbudujecie ołtarz jako, powiedzmy, trzeci budynek, no to będziecie mieli bohatera bardzo, bardzo późno i nawet z botem możecie mieć wtedy spore problemy. Tyle, kończymy dzisiejszy odcinek, godzina czasu poradnika. Umrę chyba, kurczę. No.
starałem się to jak i tak, wiecie, ja bardzo szybko gadam, więc to wszystko było mega skondensowane, mega szybko powiedziane. Gra jest bardzo rozbudowana, mam nadzieję, że wam się spodoba. Bardzo się cieszę, że jest troszeczkę na kanale boom na tego Warcrafta, że ludzie są zainteresowani, bo naprawdę to jest chyba dobry moment, żeby wrócić, bo faktycznie coś się zaczęło dziać w Warcrafcie, jest system rankingowy, poziom nie jest jakiś straszliwie wysoki, więc no moim skromnym zdaniem to jest naprawdę dobry moment. Więc tak, jeżeli chcecie grać na multi, to jednak najpierw, wiecie, ogarnijcie podstawy, pograjcie sobie na boty, pograjcie sobie jakieś nawet 4x4 czy 2x2, takie, wiecie, tryby, czy FFA, i dopiero później się zabieracie za 1x1, bo jednak już jakiś poziom ogrania trzeba mieć na tym 1x1, żeby się po prostu nie zrazić. I przede wszystkim potrenujcie, poszukajcie builderów, potrenujcie sobie na bota albo nawet bez bota. No jak będziecie mieli ograne, to śmiało, na rankedy. Tyle z mojej strony, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, czołem!